W najbliższą niedzielę 9 kwietnia Gryfów Śląski zaprasza na jarmark wielkanocny i przedświąteczne występy. Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić mieszkańców naszego miasta i być może już nawet świątecznych gości 9 kwietnia na jarmark wielkanocny, który tradycyjnie już jak co roku odbędzie się na Gryfowskim Rynku. Początek o 9:20. Wystąpią zespoły z naszych gryfowskich szkół. Oczywiście nie zabraknie też przedszkola. W części artystycznej jeszcze sołtysowe gryfinki i po raz pierwszy, a może już i kolejne malwy z Włosienia. To zespół, który także współpracuje z Ośrodkiem Kultury. Odbędzie się także prezentacja palm wielkanocnych, które zostaną poświęcone na mszy świętej o godzinie 10:30 w kościele parafialnym, a potem zaprezentujemy je tutaj publiczności. No i nie zabraknie też wystawy twórców ludowych, no i prezentacji różnego rodzaju ciast, wypieków, no i innych również ozdób wielkanocnych. To wszystko na Gryfowskim Rynku 9 kwietnia w niedzielę już od godziny 9 do godziny 13. Również w piątek 7 kwietnia w szkole podstawowej tradycyjnie jak co roku odbędzie się też jarmark wielkanocny. Na pewno też będą prezentacje w tym roku, Życie w ulu, ale również dzieci robią wspaniałe różnego rodzaju dekoracje świąteczne. Każda klasa przygotowuje coś nowego, coś innego. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie po prostu ciekawe. W imieniu dyrekcji szkoły podstawowej, grona pedagogicznego chcemy zaprosić do naszej szkoły dokładnie 7 kwietnia od godziny 9. Mamy tutaj piękne zaproszenie. Ono w sumie jest w tym roku związane z konkursem i z hasłem przewodnim, jakim jest Życie w ulu.